Zakończył się konkurs, o na najciekawsze zdjęcie z pracy w czasach PRL-u. Akcja trwała od listopada do stycznia i skierowana była do mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz opolskiego w wieku 50+. Plus. Pani Danuta z Wałbrzycha zdobyła pierwsze miejsce. Organizatorzy zebrali dzięki uczestnikom wspaniały zbiór fotografii z dawnych lat. Spośród 40 dosłanych zgłoszeń za najlepsze uznano to przesłane przez panią Danutę z Wałbrzycha. I zdjęcie z pracy w ośrodku sportu i rekreacji w Świdnicy z promiennym uśmiechem podczas rozmowy przez standard dowy telefon zachwyciło Żyli. Druga nagroda trafiła do pana Wojciecha z a trzecie miejsce przyznano pani Irenie z Rzędowic. W konkursie Żyli wybrało także kilka dodatkowych wyróżnień. Zdjęcia znajdziecie na portalu Wałbrzych 24.